nie ma płyty, ma świetny teledysk, po prostu doskonały teledysk. Nie ma płyty, nie ma nic, jest nieznany, zagrał jeden koncert i nagle gra na festiwalu. Ale my nie jesteśmy popularni w ogóle. Nikt nie zna tych numerów. Chyba, że ten co z klip jest. A tu nie widziałeś klipu? Super miejsce Muzeum Lotnictwa, bardzo polecamy wszystkim, żeby się tam przejechali. Dlatego to jest fajny klip tylko. Zachęcamy do kręcania teledysków w Muzeum Lotnictwa. Trzeba kupić bilet, przynieść aparat, gitarę. Myśmy chcieli stworzyć niby, że ktoś się zdziwi, jak dowie się, że my razem gramy. Nikogo to nie obchodzi. Dlatego sobie myślimy, zrobimy klip, tak pokażemy się i będzie fajnie. Ten zespół powstał no już tak pół roku przed tym, jak ja odszedłem z Rusty Cage. Czyli to jest jakieś półtora roku temu, nie? Dołączyłem do zespołu Pussy Lovers, w którym grał Jerek. Graliśmy tam parę lat, potem się rozstaliśmy, bo dołączyłem do Mikierunki, gdzie grał Basik. A nie grał już on. On mnie zastąpił. Tak. No i potem Mikierunka zgniła. I potem powstały Muchy. Wziąłem Jerka do plecaka, Piotrek wziął Grega i żeśmy się zlepili. Pojechaliśmy na próbę. Pojechaliśmy na próbę i zamówiliśmy burrito. Bardzo przyjemne jest myślenie o tym, jaki cover zagramy. Fajnie byłoby wziąć na pewno coś spoza naszej działki. Chciałem, żebyśmy zagrali cover Roadhog. Myślę, że my jako heavy metalowcy wypadlibyśmy bardzo dobrze. Wątpię. Powiedz w ogóle, jaki ty masz problem z tym koncertem. Jerek gra na weselu w ten sam dzień. Dlatego my musimy zagrać jako pierwsi. Jerku, zaproś. Zapraszam. Kogo i na co? Tak brzmi miasto. Tak? 14 czerwca Klub Fabryka. Jak porównujesz granie w zespole weselnym do grania w zespole Milion Much? Tak samo. Tylko tu nie gramy koncertu.